5 lat temu był mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz w roli prowadzącej, mój pierwszy program na antenie TVN Style. I dziś postanowiłam zupełnie sentymentalnie powrócić sobie do tego pierwszego odcinka, pierwszego programu. I ciekawa jestem tak naprawdę swoich własnych odczuć i wrażeń. No i za chwilę właśnie z Wami się tym podzielę. Zanim przejdziemy do oglądania tak naprawdę wspólnego tego odcinka, to chyba warto byłoby powiedzieć o tym, jak to się stało, że program na antenie w ogóle się pojawił. Prawda jest taka, że moja przygoda ze ślubami oczywiście zaczęła się od mojego ślubu. Na bazie moich przygotowań do ślubu powstał pierwszy blog. No i tak naprawdę, kiedy tworzyłam ten blog, to pomyślałam sobie, że fajnie byłoby tę tematykę, która tak na maksa mnie kręci, która tak bardzo mnie pochłonęła i która jest tak inspirująca dla mnie, przenieść do telewizji. Miałam tę świadomość, że wtedy w telewizji nie było żadnego programu o tematyce ślubnej. I wiedziałam, że jest to absolutnie nisza, którą trzeba wypełnić i którą chciałabym właśnie ja wypełnić. No i pamiętam, że poszłam na spotkanie do telewizji z kilkoma pomysłami na programy ślubne i program, który potem został nazwany właśnie I nie opuszczę Cię aż do ślubu, był jedną z moich trzech propozycji i co zabawne, w momencie kiedy opowiadałam o tym programie, który dzieje się na 48 godzin przed ślubem, usłyszałam od razu, nie, to w ogóle jest beznadziejny pomysł na program, to w ogóle się nie sprawdzi, co można zmienić na 2 dni przed ślubem, więc ogólnie ten odpada, jakie masz pozostałe pomysły. Ale najzabawniejsze było to, że kilka dni później, kiedy dostałam telefon, że robimy program, co absolutnie mnie zaskoczyło, to właśnie najdziwniejsze było to, że właśnie robimy ten program, który podczas rozmowy został absolutnie odrzucony. No ale jeszcze rzecz, która była taka, nie mogę powiedzieć, że dziwna, tylko która jakby potęgowała jeszcze ten cały szok, to było to, że praktycznie zdjęcia do tego odcinka, do tego programu mieliśmy zacząć chyba za tydzień od tego telefonu, który otrzymałam. Więc to wszystko działo się absolutnie w błyskawicznym tempie. No i teraz, jak sobie tak przypominam tę pierwszą realizację, ten pierwszy odcinek, to faktycznie wszystko robiliśmy tak spontanicznie na przysłowiowego wariata, że zaraz jak to będę oglądać, to może być naprawdę zabawnie. Ciekawa jestem, czy będą mi się przypominały jakieś takie zabawne sytuacje z planu. No ale dobra, zacznijmy od oglądania. Przeżyjmy to jeszcze raz. I pierwsza czołówka zrobiona w ogóle ze zdjęć z planu. Ta czołówka potem parę razy się zmieniała, no bo to były takie, wiecie, po prostu przypadkowe ujęcia na początek. Ale par się przewinęło przez ten program, yeah. Ale przyznajcie, że tytuł był trudny, prawda? Ja sama długo nie wiedziałam, jaki program prowadzę. I że Cię nie opuszczę aż do ślubu. Uff! No dobra, ale po kilku sezonach wszyscy zapamiętali, nie? Gościmy dziś w Łomży, gdzie do ślubu przygotowuje się Patrycja i Wojtek. Poznaliśmy się w pracy. Ja jestem przedstawicielem handlowym do spraw gastronomii. Weszłam do knajpy, w której pracują sami kelnerzy. No idzie do Ciebie kobieta w Twoją stronę. Jest atrakcyjna. Wiadomo, że trzeba się poprawić, zrobić dobre pierwsze wrażenie. No taki podrywacz, bajerant. No taki dużo gada i tak w stosunku do dziewczyn ma też takie podejście. Czy już teraz oczywiście nie, bo już trochę go przytemperowałam. Ale ta para była naprawdę super. My wielokrotnie potem ją wspominaliśmy, bo tak było czasami, nawet jak byliśmy na planie, już potem na realizacjach późniejszych sezonów, że wspominaliśmy sobie te nasze początki i zawsze pamiętaliśmy tę parę. Naprawdę. Byli tacy fajni do współpracy, bo wiecie, to był jakby początek. My też tak nie wiedzieliśmy do końca, co robimy. Znaczy ja wiedziałam, co mam poprawić przy organizacji, ale jakby sposób, w jaki to nagrywaliśmy, ilość scen, którą musimy nagrać, to była po prostu jedna wielka niewiadoma. Tak mamy chwilę i usiądziemy i pomyślimy, o Jezu, my mamy tyle rzeczy nieustalonych, niezaplanowanych, że nie mam pojęcia, jak z tym zdążymy. Ta para naprawdę była bardzo dla nas miła, otwarta, współpracująca, więc jakoś razem daliśmy radę. Izabela Janachowska,
Do tej pory zajmowała się zawodowo tańcem, ale dzięki przygotowaniom do własnego ślubu odkryła w sobie nowy talent. To jest prawdziwa historia. Pomaganie innym w tym najpiękniejszym momencie ich życia. Prowadzi serwis ślubny, szkolenia i doradza narzeczonym. Teraz staje przed nowym wyzwaniem. Na pomoc młodej parze ma tylko 48 godzin. Ale byłam zestresowana. Jezu, pamiętam to auto! Ale to był czad. Ta para po prostu jechała do ślubu dwoma smartami. Jeden był przystrojony jak panna młoda, a drugi jak pan młody. To był czaderski pomysł i w ogóle oni sami to wykonali z pomocą chyba taty pana młodego. No to był sztos. W ogóle nie było pary, która oprócz nich tak przyłożyła się do przygotowania swoich środków lokomocji do ślubu. Bardzo mi się to podobało. Ciekawa jestem, czy wam się podobają te smarty. Czemu? Macie doskonałe pojazdy. To piątka za kreatywność. No fajnie, dzięki. Czyli pomysł? Patrycji. Patrycji? Jak najbardziej. Pozwól mi poznać Patrycję. Chodźmy. Ja rozumiem, że to jest twój dom rodzinny. Tak. Ale na co dzień mieszkacie? W Gdańsku. I dlaczego ślub tu? Moja rodzina jest tak liczna, tak się mnożyli, że no niestety... Będziecie brać dobre, moja rodzina jest tak liczna, tak się mnożyli. Zawsze szczerość w tym programie była ogromnym jego atutem. Możecie mnie zabrać w te miejsca i pokazać, czyli kościół, salę. Jasne. Dobra? Jasne. No dobra, pierwszy kościół w mojej karierze telewizyjnej. Czyli to jest wasz kościół. Chciałam powiedzieć, pierwszy raz w życiu byłam w kościele. No nie, ale pierwszy raz w życiu byłam w kościele w telewizji. Ja pamiętam, ile my mieliśmy problemów przy tej produkcji z kościołami. Słuchajcie, jak często był problem z księdzem, że nas nie chciał wpuścić do środka, że w ogóle, że telewizja to B, a jak w ogóle TVN to już w ogóle diabły nas przysłały. A potem jak chcieliśmy robić coś związanego z dekoracjami tych kościołów, jaki tam był afront. Jak ci księża na nic nie chcieli pozwolić, ile my się musieliśmy boksować, żeby cokolwiek zrobić. Ciężki temat, naprawdę, by nie było łatwo. Co jest zaplanowane? Co wiesz, że na pewno będzie? My na przodzie, ja z prawej, prawda? Z prawej czy z lewej? Z prawej. Z prawej. Zawsze jestem z prawej? Z prawej. Dobra. A czy ktoś się cofnie? My na przodzie. Dobra, jeszcze raz. Ja z prawej, prawda? Czy ja mam pryszcze nad prawą brwią? Jezu, chyba z nerwów mi wskoczył przed pierwszymi nagraniami, po prostu pierwszy odcinek i taki pryszcz. No masakra. Znaczy widać, że starali się go porządnie zatuszować, ale... I mam koszulę w serduszka. Kto był wtedy moim stylistą, przypomnijcie mi? Znajdę go. Dekoracja. Dekoracja. Głównie mamy kupione materiały. Takie girlandy. No pomysł mieli straszny, jakby rodem z piekła. I właśnie... To, co tu jest zaprezentowane w tym momencie, to jest styl taki ślubno-weselny, z którym właśnie ja miałam misję, to jest wielkie słowo, ale jednak go użyję, walczyć. No po prostu dramat. Jak mama chce doczepiać ten materiał do ławek? Czyli jeszcze nie wiem tak naprawdę, ale zobaczymy. No tasiemka i jakoś to podczepimy i będzie miejsce na różyczkę. Pierwsze porządne westchnienie w programie. Boże, jeszcze milion razy potem pewnie westchnęłam w każdym z odcinków, ale często młode pary mnie załamywały. Nawet nie mogę powiedzieć, że swoimi pomysłami, co właśnie w sumie brakiem pomysłu. A cała reszta, jak to widzicie? Znaczy, no cała reszta będzie czerwony dywan. Patrycja mówi, że kolorem przewodnim jej wesela ma być czerwień. Ale tylko to mówi. Ja tej czerwieni nigdzie na razie nie widzę. Znaczy faktycznie, jakby to było bardzo częste, że pary miały jakiś taki pomysł, a ich jakby dekoracje albo rzeczy, które zakupiły, w ogóle nie miały nic wspólnego z tym pomysłem. Albo na przykład takich tutaj, pomysł na kolor czerwony, a wszędzie po prostu fioletowe kwiaty naokoło. Wybrałam taki bukiet kwiatów, który wydaje mi się jest niemożliwy do spieprzenia. No i właśnie w tym momencie, jak dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę ta panna młoda oddała zupełnie tę kompozycję kwiatową w ręce florystki, to postanowiliśmy, i to było zupełnie spontanicznie, postanowiliśmy razem z reżyserką, że pojedziemy do tej florystki i zobaczymy, jak te bukiety wyglądają. W ogóle, jak robiliśmy sobie jakiś taki plan nagrań tego dnia, nie było tego w planie, że jedziemy do florystki, ale jakoś coś nas tknęło. Mówimy, dobra, żeby też ta akcja nie działała ciągle w jednym miejscu, że siedzimy na sali,
to trochę poruszmy się z tego miejsca i pojedźmy faktycznie, sprawdźmy. Po pierwsze, będziemy mieli pewność, że te bukiety są dobre, jeżeli będą dobre. Jeżeli będą złe, to będziemy mieli jakąś możliwość ruchu, zadziałania, pomocy, ale też coś ciekawego wydarzy się w odcinku. No i to był po prostu strzał w dziesiątkę i potem bardzo często właśnie już jeździliśmy w różne miejsca do różnych usługodawców, powiedzmy sobie, którzy współpracowali przy tworzeniu tych wesel, żeby sprawdzać ich pracę. No i często właśnie okazywało się, że ich rzeczy, które robili, no nie były tak piękne, jak panny młode zakładały i musieliśmy tam troszeczkę interweniować, ale tutaj ten pierwszy raz był ewidentnie spektakularny. Nie miałaś zrobionej próby? Nie miałam. Ale robisz ją u swojego fryzjera, u którego stale się czeszesz. Nie. Ja się łapię za głowę. Pierwszy raz idzie do nowego fryzjera w nowym mieście. Znowu ma jakąś wizję, ale czy ten fryzjer jest w stanie ją zrealizować? Patrycja była oczywiście pierwszą panną młodą, z którą nagraliśmy scenę przymierzenia sukni ślubnej. I wtedy postanowiliśmy, bo to naprawdę wszystko się działo na bieżąco, że w każdym odcinku panna młoda będzie musiała ubrać na siebie swoją suknię ślubną przed ślubem. Nie tylko w momencie, kiedy panna młoda nam mówiła, że coś z jej suknią jest nie tak. Nawet jeżeli twierdziła, że wszystko jest tak, to w ramach takiego sprawdzenia zawsze panna młoda mierzyła swoją suknię. Tak naprawdę dlatego, że często to był taki bardzo emocjonujący moment, często te panny młode ubierając swoją suknię ślubną się wzruszały albo mówiły o jakichś takich fajnych prywatnych historiach albo o historii związanej właśnie z wyborem tej sukni, ze spełnianiem marzeń, więc to potem był taki stały element w programie. I tak jak Wam mówię, w sumie ten program tak naprawdę tworzył się na bieżąco, te klocki potem się tak wiecie, układały, pewne schematy były powielane, natomiast no to wszystko była taka praca, że dopiero jak coś zrobiliśmy, spróbowaliśmy, że to jest fajne, to potem zostawało w programie, jak coś nam się nie podobało, to z tego rezygnowaliśmy w następnym odcinku, więc ta praca była bardzo twórcza, kreatywna. Jak to mówią, diabeł właśnie w szczegółach tkwi, a tego gościa nikt na ślub nie zapraszał. I nie wiem, czy zauważyliście, że na początku w tych sezonach w programie pojawiał się lektor, który gdzieś tam opowiadał tło tej całej sytuacji albo informował o jakimś tam przejściu, a teraz będzie to, a teraz tamto, a potem w odcinkach to zniknęło. Ale uwielbiałam ten głos. I czasami teksty lektora bywały naprawdę śmieszne. Diabeł tkwi w szczegółach, a tego pana na ślub raczej nikt nie zapraszał. Boże, kto mu to pisał? To nie byłam ja. Jest do pani zapisana pani Patrycja Zarach. Na godzinę 12, tak? Patrycja nie miała zrobionej fryzury próbnej. Przyszłam zapytać, czy nie byłoby szansy, żeby znaleźć termin, żeby taką fryzurę wykonać. Dzisiaj? Bardzo mi przykro, ale to troszeczkę za późno. Chyba jej nie damy rady. Nie mamy miejsca, nie. Nie ma pani żadnego okienka? Pani nie dam rady. Chyba trzeba panią podejść. Na pewno pani miała fryzurę ślubną przed swoim weselem. To jest taka ważna dla nas sytuacja. Dobrze. Ale suspens. Jezu, pamiętam, że ta pani, ta fryzjerka była tak zestresowana swoją rolą i tak przejęta, że po prostu nie była w stanie prawie nic powiedzieć. Boże, bidulka. A tak super wyszła potem. Bez sensu się stresowała. No ale jednak bardzo często ta kamera działa mega deprymująco na ludzi, którzy po raz pierwszy muszą wystąpić. To jest takie, wiecie, my naprawdę wpadaliśmy tam na chwilę przed ślubem. To nie było w jakiś sposób wymyślone. Więc ci ludzie byli zaskakiwani, nie mogli się na to przygotować, więc było im naprawdę ciężko. Ale to jest właśnie rzecz, o którą bardzo często byłam pytana, czy to jest prawda, że my to nagrywamy dwa dni przed, bo niektórzy twierdzą, że to nagrywaliśmy tydzień przed albo pięć dni przed, a to naprawdę było 48 godzin przed ślubem. Mało kto w to wierzył. I w ogóle przez wiele sezonów nikt w to nie wierzył tak naprawdę. Dlaczego tacy podejrzliwi jesteście? Dobrze, zróbmy tak, że przed zamknięciem, dobrze? A! Cieszę się strasznie. To zapraszam. Dobrze. Do widzenia. Poszło łatwo. Poszło łatwo. No nie, ten lektor mnie wykończy. Poszło łatwo. Się tam upociłam z tą panią, prosiłam ją 14 razy. Poszło łatwo. Któryś z tych bukietów już jest skończony, czy nie? Tak, tutaj na przykład, tu jeszcze za nami jest. Weszłam tam,
i zamarłam. Jezu, pamiętam to. Słuchajcie, naprawdę to był pierwszy odcinek. Pierwszy raz jedziemy do kwiaciarni i te kwiaty... Jezu, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Jakby to, co zastaliśmy, było bardzo złe. Ale właśnie to nie było złe, bo pani kwiaciarka była zła, albo panna młoda coś złego wybrała czy zamówiła. To było totalne nieporozumienie, brak komunikacji między panną młodą a wykonawcą usługi. I to po prostu jest tak ważne i cały czas potem to podkreślałam, żeby zamawiając coś, dokładnie ustalić, jak to będzie wyglądało, a nie tylko ile będzie kosztowało. I najlepiej w takiej sytuacji jest podpierać się zdjęciami, pokazać, proszę pani, chciałabym coś takiego, czegoś takiego oczekuję. I wtedy niech to pani wyceni, czy powie, czy w założonym przez was budżecie to jest możliwe, czy nie. A nie, że po prostu Patrycja wtedy zamówiła sobie po prostu kwieciste kule, okazało się, że po prostu w styropianowej kuli, no nie w styropianowej, no w takiej gąbce florystycznej było po prostu wytchniętych kilka kwiatków i that's it, bo na tyle starczyło jej 120 zł. Problem pojawił się w momencie, kiedy Patrycja zobaczyła bukiet na ich stół. Jaki jesz? To były powbijane róże w czerwoną gąbkę. Kwiatowy jesz. Był już kiedyś w jakiejś telewizji mięsny jesz, nie? To była jego nowa, lepsza wersja. Po prostu opcja girlandy musi pozostać. Oni są nieugięci. I co? Tak jak wymyśliłaś sobie to? Mniej więcej. Nie, no jest okej. Okay. Jest tak... Jeszcze mniej, jeszcze mniej. Mój wzrok, moje spojrzenie w tym momencie. Sobie żartujesz, tak? Jakby... Serio ci się to podoba? Nie musiałam wtedy nic powiedzieć. Mój wzrok mówił więcej niż 1000 słów. Najwyższy czas na ratowanie dekoracji weselnej. Pozbędę się na początek tego białego skertu, który do niczego nie pasuje. Jezus Maria, teraz mi się to wszystko przypomina, co tam się działo. Były takie momenty, że żeby zdążyć, nagle po prostu wszyscy z ekipy, jak już mieliśmy ponagrywane sceny, rzucali się do pomocy. Naprawdę to nie było znaczenia, czy to była osoba od kamery, od dźwięku, od czegokolwiek. Po prostu tylko nagle wszystkie ręce na pokład i wszyscy albo te serwetki wiązali, albo jakieś stożeczki, albo jakieś ozdoby na krzesłach, albo coś jeszcze na stołach się układało, żeby tylko zdążyć, zanim młoda para przyjedzie. I pamiętam, że potem jak robiliśmy castingi dla par, to wszyscy zwracali bardzo uwagę na to, o której godzinie jest ślub w kościele. Czyli ile mamy czasu w dniu ślubu tak naprawdę na dekorację sali. I im później ktoś miał ślub, tym dla nas było lepiej. Jezu, śluby poranne to była masakra. Ja wstawałam, nie wiem, 4., 5, żeby tylko to nagrać. Taśma klejąca dwustronna. Chcemy po prostu zamontować tą taśmę naokoło ich stołu. Boże, czasami używaliśmy tak prostych patentów, typu taśma dwustronna i wstążka, no bo po pierwsze, to jakby ograniczony był budżet na to wszystko, a po drugie, chcieliśmy, żeby to były też takie rozwiązania, na które wiele par może sobie pozwolić. Ja nigdy nie chciałam robić takich dekoracji, które będą kosmiczne i nieosiągalne. Ważne dla mnie było, żeby pokazywać rzeczy, które są fajne i które możecie faktycznie potem robić na swoich weselach. Chociaż teraz, wiecie, te odcinki sprzed tych 5 lat, jednak ten styl trochę się zmienia i to, co jest modne. W tym pierwszym odcinku te dekoracje nie są zbyt skomplikowane, są raczej proste, ale mam wrażenie, że jest naprawdę bardzo ładnie. No i zaraz jeszcze oczywiście będzie dekoracja na zewnątrz, którą pamiętam, już zanim dojdziemy do tego momentu, że układałam w ostatniej chwili te kule kwiatowe. Po prostu biegałam naokoło tej fontanny, na bosaka tam chodziłam po tej wodzie, nie no, jakby działy tam się cuda, natomiast chyba ułożyłam ostatnią dekorację, stanęłam i w tym momencie wjechała młoda para. Ale było. Takie kule jako element dekoracyjny są świetne. Możemy je przymocować do podłogi, włożyć w odpowiedni wazon, powiesić. Ten mój bieg po planie nie jest przypadkowy, naprawdę. Nie mieliśmy już czasu. No i uwaga, uwaga, czas na biały dywan. Pierwszy sezon, pierwszy odcinek i to jest pierwszy raz,
kiedy wjeżdża biały dywan, który potem, mam wrażenie, stał się absolutnie symbolem tego programu i chyba mnie. Jestem ogromną fanką białego dywanu w kościele. Podkreśla on ten kolor dominujący na ślubie, czyli tą biel, i daje ogromny efekt. Jest piękny, czysty. Uwielbiam. Biały dywan stał się marzeniem większości par młodych w Polsce. I biały dywan pojawiał się potem w kościele u większości par. I dostawałam zawsze miliony wiadomości, a gdzie pani można znaleźć taki dywan? Gdzie go dostać? Gdzie go kupić? Niech pani poleci miejsce. Więc po prostu naprawdę to było takie rozwiązanie, które młodym parom przypadło do gustu. Po pierwsze, bo świetnie wyglądało, ale po drugie, to nie jest jakieś super drogie rozwiązanie, a naprawdę taki biały dywan zmieniał absolutnie wygląd całego kościoła. Skończyliśmy dosłownie przed chwilą. Patrzę na to, jestem już wzruszona, ale jestem zadowolona. Ups! Mam nadzieję, że Patrycji też się spodoba. Słuchajcie, ja tam naprawdę płakałam! Naprawdę to były takie nerwy, taki stres ten pierwszy odcinek. I tutaj no, zrobiliśmy bardzo ładnie dekorację kościoła, bardzo ładną dekorację sali. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty, która wiązała się dla nas z ogromnymi nerwami, bo często mieliśmy takie wrażenie, że stoimy w rozkroku i nie wiemy, co robić. I jakby ten plan jeszcze nie był ogarnięty, nie wiedzieliśmy dokładnie, co robić, w którym momencie. Jakby więc było tyle stresu z tym związanego. I tutaj nagle, w momencie, jak wszystko było gotowe, słuchajcie, byłam taka szczęśliwa, że mi naprawdę puściły emocje, tutaj wyłam. Ale jaja. Głos mi się łamie! No ale ładnie jest, naprawdę. Nie patrz, Kotusia. Patrz, proszę. Trochę zrobiłam po swojemu, ale mam nadzieję, że ci się podoba. Ja Wojciech. Biorę Ciebie, Patrycjo, za żonę. Biorę Ciebie, Patrycjo, za żonę. Ja Patrycja. Biorę Ciebie, Wojciecha, za męża. Biorę Ciebie, Wojciecha, za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. Uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Dzięki, to wyciskacze łez. Szczęście ci życzę, ślicznego chłopaca. Opiekuj się pięknie tą rodziną. Wszystkiego najlepszego. Mamy to za sobą. Bawcie się. No i pierwsze pożegnanie z parą. Jezus Maria, słuchajcie. Ja wróciłam po tym odcinku do domu tak zmęczona, jakbym po prostu tonę węgla przerzuciła. Kosztowało nas to tyle emocji. Naprawdę, jakbym przetańczyła to wesele do rana się czułam. No i tak się zaczęła przygoda z programem. Dosyć fajne było dosyć fajny był ten powrót teraz do tego pierwszego odcinka i jakby wróciły do mnie te wszystkie emocje, te stresy. Jezu, ale było. Naprawdę niesamowicie. No i też ogromna odwaga tej pierwszej pary, bo Patrycja z Wojtkiem zgłosili się do programu, którego w ogóle nie znali.
tak naprawdę nie wiedzieli, co się będzie działo, nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, nie wiedzieli, czego oczekiwać, więc no, wykazali się ogromną odwagą. Natomiast mam wrażenie, że na koniec nie żałowali. No i potem już, szczególnie kiedy pierwszy sezon cały został wyemitowany, to do drugiego sezonu mieliśmy tyle zgłoszeń od par. Naprawdę wszystkim bardzo podobało się to, co wspólnie całą ekipą tworzymy. Podobało im się to, jak odmieniamy wesela młodych par. No i dzięki temu mogliśmy pomagać kolejnym parom i przeżywać z nimi te najważniejsze momenty w ich życiu. Trochę się nie dziwię, kiedy mówicie mi, że ulubiony program ślubny wasz to właśnie Nie opuszczę cię aż do ślubu, bo teraz jak właśnie wróciłam do tych emocji, to całkiem rozumiem tą waszą fascynację, bo naprawdę to jest takie, wiecie, i emocjonujące, i wzruszające. Naprawdę, ten program ma w sobie moc. Ogromną. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!